Dzień dobry widzowie, w tym odcinku na poboczu nadchodzi Peugeot 208 GTI, elektryczny Apex AP0 oraz elektryczny BMW iX5. Zaczynamy! Fani koncernu JLR z pewnością cierpieli, kiedy okazało się, że firma zrezygnowała z produkcji bardzo wyjątkowego dwudrzwiowego luksusowego SUV-a o nazwie Range Rover SV. Nie zasypujcie gruszek w popiele. Designer Nils van Roy dał temu projektowi drugie życie i nazwał go Adventum Coupé. To samochód ręcznie zbudowany przez Nilsa, adaptujący stylistykę oryginału oraz 5-litrowy doładowany silnik V8 o mocy 525 koni mechanicznych. Auto przypomina bardzo mocno prezentowany wcześniej oryginalny koncept, idąc od przednich błotników przez maskę, a kończąc na tylnej klawie bagażnika. Wszystko zostało wykonane z aluminium. O skomplikowaniu konstrukcji świadczy też potrzeba zmiany miejsca słupków B. Auto ma zostać wyprodukowane w ilości 100 egzemplarzy, pokrytych śnieżno-białym lakierem oraz wykończonych we wnętrzu czerwoną skórą Nappa. Oczywiście możliwa jest też dodatkowa personalizacja każdego egzemplarza. Dostępne są dwutonowe schematy kolorystyczne, jak i różnego rodzaju drewniane listwy na desce rozdzielczej czy kolory skóry. Każdy z egzemplarzy będzie kosztować minimum 270 tysięcy euro przed opodatkowaniem, a produkcja zajmie minimum pół roku. Volkswagen jest obecnie w trakcie rozwijania nowego systemu operacyjnego, który ma w przyszłości zapobiegać wszystkim wypadkom z udziałem samochodów. Taka wizja niemieckiego koncernu ma zostać zrealizowana do 2050 roku. Nowy system operacyjny zostanie już jednak wdrożony wcześniej do elektrycznego ID.3, w którym będzie aktualizowany i rozwijany o kolejne algorytmy. W systemie znajdzie się też sztuczna inteligencja, która będzie uczyć się zachowań setek tysięcy kierowców. Póki co firma nie jest jeszcze pewna oprogramowania w 100%, dlatego sprzedaż nowego elektrycznego hatchbacka jeszcze się opóźni. Nie jest pewna w 100%, brzmi jednak znacznie lepiej od mamy 300 błędów oprogramowania dziennie. Zatem widać, że inżynierowie i programiści niemieckiego koncernu pracują w pocie czoła nad nowym, zaawansowanym produktem. Koronawirus delikatnie spowolnił kalendarz premier motoryzacyjnych w tym roku, jednak bawarski producent wciąż pracuje nad nowymi, głównie elektrycznymi modelami. Jednym z dłużej oczekiwanych jest przyszły konkurent Tesli Model 3, czyli BMW i4. To zasilany energią elektryczną pojazd typu Gran Coupé. Drugim długo zapowiadanym pojazdem będzie technologiczny flagowiec BMW iNext, iX lub najprawdopodobniej iX5. Do tej pory widzieliśmy ten samochód jedynie na szpiegowskich zdjęciach, gdzie pokrywał go skrzętny kamuflaż. Udało się jednak stworzyć wreszcie konkretną wizualizację prezentującą, jak najprawdopodobniej będzie wyglądać ten model. Tak jak w nadchodzącym BMW M3 i M4, również nowy elektryczny SUV otrzyma gigantyczną pionową atrapę chłodnicy, zapewniającą mu zdecydowany wyróżniający się z tłumu wygląd. Po bokach umieszczone zostaną nowoczesne LED-owe reflektory otoczone muskularnym przednim zderzakiem. Wyróżnikiem będą tu okna bez ramek umiejscowione w bocznych drzwiach. Klamki spójne z karoserią oraz plastikowe okładziny w dolnych częściach karoserii. Z tyłu uwagę zwracać będą wąskie tylne światła. Minimalizm zajrzy również do wnętrza samochodu, gdzie na desce rozdzielczej pojawi się duży, zagięty panoramiczny ekran. Do tego unikalna dwuramienna, spłaszczona u dołu i na górze kierownica. Na pokładzie elektrycznego iX5 pojawi się system autonomiczny poziomu trzeciego, wspierany przez technologię 5G oraz system e-drive piątej generacji. Do dyspozycji kierowcy będzie tu napęd elektryczny o mocy 530 koni mechanicznych, wspierany przez baterię o pojemności 80 kWh, pozwalającą na przejechanie do 640 km na jednym ładowaniu. Dzięki lekkim ogniwom bateryjnym oraz napędowi na obie osie auto powinno osiągać pierwszą setkę w poniżej 4 sekundy. Nowy BMW iX5 będzie konkurować na rynku z Jaguarem I-Pace, Mercedesem EQC, Audi e-tron, Teslą Model Y oraz Fordem Mustang Mach-E. Audi R8 V10 jest jednym z ostatnich wolnosących wciąż sprzedawanych super samochodów. Klienci oraz właściciele wciąż poszukują jednak możliwości na dodanie większej dawki mocy poprzez instalację dwóch turbosprężarek. Dziś możemy przyjrzeć się modyfikacjom znanego tunera Wheels & More. Po wyjeździe z warsztatu wspomniane R8 V10 otrzymało właśnie dwie turbosprężarki, aktualizację sterownika silnika i wiele, wiele innych. Dzięki tym zmianom silnik wyciąga moc 1035 koni mechanicznych oraz 1000 Nm momentu obrotowego. Zdaniem tunera auto potrafi osiągać pierwszą setkę w czasie 2,7 sekundy oraz kiedy fabryczne R8 V10 robi 200 km na godzinę w 11 sekund, egzemplarz po modyfikacjach Wheels & More osiąga tę prędkość w 6,3 sekundy. Prędkość maksymalna zaś to 357 km na godzinę. Taki pakiet nie należy do tanich, gdyż kosztuje minimalnie 80 tysięcy euro, ale zapewnia z pewnością mnóstwo wrażeń. Z nowoczesnym i ultra świeżym wyglądem nowe Peugeot 208 ma szansę podbijać serca europejskich klientów. Na dodatek sprzedaży z pewnością pomoże zdobyty tytuł europejskiego samochodu roku 2020. Brakuje tylko jednego elementu całej układanki, a mianowicie ostrzejszego sportowego hatchback z dopiskiem GTI. Szczęśliwie szef Peugeot potwierdził ostatnio w swojej wypowiedzi, że trwają już prace nad nowym, najprawdopodobniej elektrycznym hot hatchem, który też otrzyma dopisek GTI lub PSE. Ten ostatni jest skrótem od Peugeot Sport Engineered.
Podobno szczęśliwie bardziej prawdopodobna opcja jest ta druga. Wiem jedynie, że taki model mógłby zmierzyć się na rynku z również zapowiadanym elektrycznym Renault Clio RS. Wygląda na to, że tak kształtować się będzie przyszłość tego segmentu i Ford Fiesta ST oraz Volkswagen Polo GTI w następnej generacji otrzymają elektryczne napędy, żeby chociaż wspomniany elektryczny hot hatch od Peugeot wyglądał tak jak na wizualizacjach. Apex oficjalnie zaprezentował nowy koncepcyjny model o nazwie AP0. Jest to tak naprawdę konstrukcja przedprodukcyjna, zapowiadająca nowy model, mający trafić do produkcji najpóźniej w 2022 roku. AP0 to elektryczny sportowy samochód z homologacją drogową, charakteryzujący się z zewnątrz mocno zadziorną, dynamiczną stylistyką. Mimo elektrycznego napędu w przedniej części nadwozia pojawiła się duża trapa chłodnicy. Widzimy również sportową przednią dokładkę, trzyczęściowe LED-owe reflektory, cyfrowe boczne lusterko oraz szklany dach kształtem przywodzący nam na myśl bolidy Formuły 1. Są tu również drzwi podnoszone do góry, a auto osadzone jest na 19- i 20-calowych karbonowych felgach. Z tyłu rzuca się w oczy gigantyczny rasowy dyfuzor w akompaniamencie nowoczesnych LED-owych tylnych świateł. Apex nie zdradził, jak prezentuje się kabina samochodu, natomiast z pewnością znajdą się tam dwa sportowe kubełkowe fotele oraz duża ilość włókna węglowego. W kwestii nowoczesnych technologii to do dyspozycji kierowcy zostanie oddane nowatorskie rozwiązanie wyświetlacza przeziernego, opierającego się na rozszerzonej rzeczywistości. Również na pokładzie czuwać będzie system autonomiczny poziomu trzeciego, który później może zostać łatwo zaaktualizowany do poziomu czwartego. Moc ma pochodzić z baterii o pojemności 90 kWh i silnika elektrycznego mocy 659 koni mechanicznych, który pozwoli na osiąganie pierwszej setki w czasie 2,3 sekundy oraz prędkości maksymalnej równej 306 km na godzinę. Zasięg ma wynosić natomiast 515 km na jednym ładowaniu według cyklu WLTP. Volkswagen wyprzedaje ostatnie sztuki Golfa 7 generacji, wyprodukowanego jeszcze w bieżącym roku. To prawdopodobnie ostatni cennik tego modelu zamieszczony na oficjalnej stronie importera. Otwiera go kwota 46 490 zł i cena ta dotyczy modelu z silnikiem 1.0 TSI 115 koni i wersją wyposażenia Trendline. Jeśli zdecydujecie się na 1.5 TSI 130 koni, to zapłacicie minimalnie 63 000 zł. Wersja 150-konna startuje od 71 490 zł, zaś za diesla 1.6 TDI 115 koni zapłacicie minimum 70 tysięcy złotych. Warto oczywiście dodać, że są to ceny minimalne za samochody z bazowym wyposażeniem. W kwestii ostatnich sztuk Golfa tej generacji, dealerzy mają jedynie gotowe, już skonfigurowane egzemplarze. Przypominam, że w najniższej wersji wyposażenia Trendline Golf 7 posiada elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzację, radio z 6,5-calowym ekranem oraz atrakcyjne pakiety wyposażenia dodatkowego. Duńskie Zenvo w 2016 roku zaprezentowało model TSRS. Było to już 4 lata temu, zatem świat oczekiwał na facelifting tego modelu i doczekał się. Auto zostało zaprezentowane w tym tygodniu. Odświeżony model wygląda niemal identycznie jak dotychczas. Nadal jego głównym wyróżnikiem jest ruchomy tylny spoiler, pozwalający na zmianę kąta bocznego podczas szybkiej jazdy po zakrętach. Przy okazji liftingu Duńczycy szerzej zastosowali włókno węglowe, z którego wykonano praktycznie cały samochód, wliczając w to kokpit oraz boczki drzwi. W wielu miejscach karbon nie otrzymał kolorowego wykończenia. Moc jednostki 5.8 podwójnie doładowanej V8 wzrosła dzięki hybrydowemu zastrzykowi do imponujących 1177 koni mechanicznych, co w połączeniu z nową przekładnią 8-stopniową owocuje imponującymi osiągami. Pierwsza setka pojawia się na prędkościomierzu po 2,9 sekundy. Z włókna węglowego wykończono tutaj obręcze kół, które są teraz lżejsze o 15 kg. Za jeden egzemplarz wspomnianego Zenvo TSRS należy wyłożyć minimalnie 1,5 miliona euro, a duński producent zamierza wypuścić ze swojej fabryki jedynie 5 egzemplarzy rocznie. Apetyt Hyundai'a na produkowanie sportowych modeli jest coraz większy i już koreański producent planuje wprowadzenie do swojego portfolio kolejnych samochodów z emblematem N. Póki co pojawia się wiele plotek na temat modelu Elantra N, które podsyciło tylko zdjęcie nowej, zupełnie innej generacji tego modelu. Jest całkiem możliwym, że sportowa wersja kompaktowego modelu koreańskiego producenta otrzyma dwulitrowy turbododawany silnik z i30N. Ten czterocylindrowiec dostępny będzie w dwóch wariantach mocy 250 i 275 koni mechanicznych. Moment obrotowy będzie obsługiwany przez sześciobiegową skrzynię manualną lub opcjonalną 8-stopniową automatyczną skrzynię DCT. Kolejnym sportowym modelem, który już za niedługo uzupełni gamę Hyundai'a, ma być zapowiedziany już i20N, dysponujący turbodładowanym silnikiem 1.6 o mocy 200 koni mechanicznych. Do tej pory przyłapano również przyszłego konkurenta Volkswagena T-Roc'a R, czyli Hyundai'a Kona N, który prawdopodobnie napędzany będzie dwulitrową jednostką czterocylindrową o mocy 275 koni mechanicznych. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.